Aloha dziewczyny, witam was serdecznie na stosunkowo, jeśli mnie nie znasz, cześć. Ja mam na imię Maxi, będzie mi bardzo miło, jak zostaniesz ze mną na dłużej. Także subskrybuj, lajkuj, zostawaj, rozgaszczaj się. Kobietki moje, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Jest to odcinek, który zrobiłam przede wszystkim z myślą o tych z was, które pisałyście do mnie w Q&A na Instagramie, a ja nie odpowiadałam na pytanie, bo było tych pytań tak dużo, że stwierdziłam, że jak najbardziej temat zasługuje na osobny odcinek. Więc dla wszystkich z was, które nie potraficie poradzić sobie z regeneracją po rozstaniu, ode mnie. Ale zanim przejdę do tematu głównego, kobietki, zapraszam was serdecznie do wzięcia udziału w kursie Reset. To właśnie w tym kursie myślę, że znajdziecie bardzo dużo przydatnych informacji na temat tego, jak się regenerować. Nowa perspektywa, nowa percepcja dla wielu, wielu okoliczności w naszym życiu. Także zapraszam was serdecznie. Dostajecie dostęp do kursu poprzez wspieranie kanału przez komputer. To jest ważna uwaga, że przez telefon niestety nie można wspierać kanału, także zapraszam was do wspierania kanału poprzez laptopa. Dostajecie teraz dostęp do dwóch kursów w pakiecie. Także oprócz resetu jest tam oczywiście Zła Dziewczyna, niemoralny kurs na temat randkowania, na temat zachowań, które będą budowały większą tajemniczość, namiętność, pożądanie i wszystko to, co chciałybyśmy jak najbardziej budować w naszych relacjach. Przechodząc do tematu głównego, Max, jak to jest, że minęło 2 lata, a ja dalej nie mogę pozbyć się natrętnych myśli? Cały czas on, mój eks, mi towarzyszy, mimo że już od dawna tak naprawdę mi nie towarzyszy. I to jest pytanie, na które zacznę odpowiadać przez poruszenie tematu odrzucenia. Dziewczyny, prawda jest taka, że odrzucenie wszystkich nas boli. Ale dla niektórych z nas jest to tak trudne, że wypieramy to, nie chcemy się z tym zgodzić, nie chcemy tego zaakceptować. W poprzednich odcinkach dotyczących rozstania mówiłam wam o tym, jak ważne jest to, żeby zaakceptować rozstanie. Niestety, rozstanie traktujemy bardzo personalnie, bierzemy je bardzo do siebie i zagraża akceptacja rozstania naszemu własnemu ja, naszej tożsamości, temu, w jaki sposób siebie widzimy. Więc wolimy wyprzeć to, co się stało, niż to zaakceptować, bo zobaczcie, że ta akceptacja wiąże się z bólem. Trudno nam jest zaakceptować, że ktoś nas po prostu nie chce. Zawsze szukamy w tej sytuacji swojej wartości. To jest zazwyczaj jedyna rzecz, na której się koncentrujemy. Dlatego też odbieramy rozstanie jako atak na nasze ego. Czujemy się bardzo dotknięci, czujemy się zawiedzeni. Nie tylko tym, że nie wyszło coś, w co uwierzyłyśmy, czyli mamy tutaj rozczarowanie, bo przecież to miał być ten jeden jedyny, ja już się z nim widziałam w takiej sytuacji i nagle jestem zawiedziona, bo coś, w co wierzyłam, że miało być, nie nastąpiło, nie udało się. Ale druga kwestia to jest to, że jestem niezadowolona z siebie, bo coś mi nie wyszło. Tak jakby cała relacja zależała tylko ode mnie. I bardzo często po rozstaniu mamy do czynienia z tysiącem myśli na temat, a gdybym zrobiła coś inaczej, a gdybym się bardziej starała, a gdybym nie była tak bardzo emocjonalna, gdybym nie robiła dramatu, gdybym ja. I znowu patrzymy na relacje w taki sposób, jakbyśmy my miały pełną kontrolę nad dynamiką relacji. Zatem bierzemy też pełną odpowiedzialność za rozstanie i całą winę na siebie i czujemy się bardzo często winne. Zatem możemy się zgodzić, że jest bardzo dużo myśli towarzyszących właśnie rozstaniu i czasami radzimy sobie z tymi myślami, potrafimy pewne rzeczy odpuścić, zaakceptować. Polecam odcinki, oczywiście u mnie na kanale znajdziecie na ten temat odcinki, ale z pewnymi kwestiami nie radzimy sobie. Z pewnymi kwestiami, na które nie znamy odpowiedzi, nie odpuszczamy. Ciągle myślimy, ciągle się zastanawiamy. Więc kobietki, w dzisiejszym odcinku poruszymy tematy w taki sposób, żebyście, mam wielką nadzieję, poprzez zrozumienie mogły w końcu odpuścić i pójść do przodu, zamiast cały czas analizować, wracać do tej przeszłości, prześladować byłego na Facebooku i tak dalej, i tak dalej. Także musimy stworzyć okoliczności, w których Wy będziecie mogły w końcu odpuścić, zregenerować się i pójść do przodu. Po pierwsze, nie chcesz pogodzić się z tym, że to koniec,
bo chciałabyś dostać drugą szansę, żeby to wszystko naprawić. Zobaczcie, że to jest tak naprawdę kwestia ego. Nie chcemy uwierzyć w to, że nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić. W tym przypadku jest to naprawienie tej relacji. Przecież ja jestem w stanie naprawić tą relację. Znowu, po pierwsze, jest to brak akceptacji, że bycie w związku jest to decyzja dwóch stron. I żadną mocą naszą nie możemy sprawić, żeby komuś się zachciało, jeśli mu się nie chce. Oczywiście wiecie, że mamy techniki, które maksymalizują szansę na to. Zapraszam, reatrakcja, no contact i filmy z playlisty randkowe. Natomiast jeżeli ktoś ma przemyślaną decyzję na temat rozstania, to dziewczyny, czasami trzeba się pogodzić z tym, że jest to koniec. I właśnie to jest to, wznieść się ponad swoje ego i zrozumieć, że to, że nie jestem w tej relacji, to nie znaczy, że nie jestem wystarczająco dobra. Jest to zagadnienie dotyczące ukojenia swojego własnego ego. Zobaczcie, jak często tak naprawdę cierpimy na przekonanie, że nie jesteśmy wystarczająco dobre, bo nie zrealizowałyśmy czegoś, co jest poza naszą kontrolą. I to jest właśnie ten przypadek. Chciałabym naprawić tą relację, daj mi szansę, daj mi szansę, daj mi szansę. Ja Ci udowodnię, a tak naprawdę udowodnię sobie. Przekonam siebie, bo odrzucenie jest atakiem na nasze ego. Więc bardzo często wracamy, chcemy wrócić do siebie nie dlatego, że się kochamy, tylko dlatego, że chcemy tego dowartościowania dla samych siebie. Bo zobaczcie, że tak naprawdę wypieramy bardzo często stan faktyczny, w którym my rzeczywiście z tym partnerem nie miałyśmy zbyt wielu punktów stycznych. Nie było fantastycznych rozmów, nie było fantastycznych spotkań, intymność też już nie była wcale satysfakcjonująca i generalnie żyliśmy sobie jak współlokatorzy, którzy nawet kłócą się od czasu do czasu, zamiast mieć neutralną relację. Także można powiedzieć, że ta relacja nic nie wnosiła oprócz stresu. Ale dalej chcemy wrócić, chcemy sobie udowodnić, więc zobaczcie, że to jest tylko i wyłącznie kwestia ukojenia swojego ego. To, czy ja naprawię relację, czy nie, to jest poza moją kontrolą. Dlaczego nie karmię ego na bazie tego, co jest w mojej kontroli? Dlaczego nie mogę pójść i zrealizować planów, nad którym ja w 100% mogę mieć przekonanie, że to jest ode mnie zależne? W przypadku relacji tak nie jest. I tutaj też jest od razu taka chwila, w której rozumiesz, że odpuszczasz z tej płaszczyzny, to jest poza moją kontrolą. Kwestia numer dwa. Dlaczego w dzisiejszych czasach jest nam trudniej pójść do przodu? Bo też taka jest prawda, że nasze czasy wcale nam nie ułatwiają. Zobaczcie, że dzisiaj możemy bardzo szybciutko, złudnie przekonać nasz mózg o tym, że ktoś jest w naszym życiu, kogo tak naprawdę w tym życiu nie ma. Media społecznościowe, jego Facebook, jego Instagram. Wchodzisz i przez chwilę masz wrażenie, że jesteś obok niego. Jest to tak odbierane przez nasze ciało, przez nasz mózg. Widzimy tego kogoś, słyszymy tego kogoś. Ten ktoś dalej jest elementem naszego codziennego dnia. Bo zobaczcie, dziewczyny, że wy codziennie wchodzicie na Facebooki, na Instagramy swojego byłego. Jest to potrzeba kontroli, jest to ciekawość, są to emocje, które są jak najbardziej nam znane. Natura ludzka, dzień dobry, tak, tak jesteśmy zbudowani, że jesteśmy ciekawscy. I szukamy też dowartościowania w tym, że widzimy, że nasz mężczyzna nie poszedł do przodu. Czyli jak długo nie widzimy, że on z kimś randkuje, że on nie wrzuca zdjęcia z żadną dziewczyną, że żadna nowa dziewczyna nie pojawia się w liście jego znajomych na Facebooku. Dobrze wiecie, dziewczyny, że robimy to, sprawdzamy te wszystkie informacje. Tak długo mamy złudne przekonanie, że jeszcze uda nam się wrócić do siebie. I zobaczcie, tak naprawdę ten czas przetrwalny, w którym dalej żyje w nas nadzieja, czyli znowu wracam do początku, nie akceptujemy, że to jest koniec. Ten czas czasami trwa 3, 6 miesięcy, 9 miesięcy, rok, 2. I to sprawdzanie regularne social mediów cały czas podkarmia tą nadzieję. My cały czas jesteśmy tak jakby na bieżąco, cały czas widzimy partnera. Mówiłam Wam, że naprawdę ważne w regeneracji są okoliczności. I tutaj to nie będzie emocjonalna decyzja, to będzie jak najbardziej logiczna decyzja, więc ona będzie miała taki posmak, robię to wbrew sobie, bo
tak naprawdę ja chcę sprawdzić tego Facebooka, ale tworzenie okoliczności dla mojej regeneracji jest dla mnie priorytetem. To powinno być dla Ciebie logicznie zrozumiałe. Dlaczego? Bo chcę pójść do przodu, bo szanuję swój czas, bo chcę się poczuć wspaniale, chcę się poczuć szczęśliwa. Chcę pójść do przodu dla siebie. Kiedy ja znam swoje dlaczego, jest mi dużo łatwiej rzeczywiście trzymać się założeń czy też planu. Zobaczcie, że to naprawdę przekładamy na każdą dziedzinę życia. Jeżeli ja mam swoje dlaczego, rzucam papierosy, to jest we mnie więcej siły, żeby powiedzieć nie za każdym razem, kiedy chce mi się zapalić. To jest bardzo tutaj trafne porównanie ze sprawdzaniem Facebooka byłego, bo rzeczywiście to rozwija się w taki sposób, że co godzinę myślimy o nim, co godzinę sprawdzamy Facebooka, co 15 minut wchodzimy na Instagrama, wrzucił, nie wrzucił, dodał, nie dodał, co to się stało, 3 dni jest nieaktywny. Słuchajcie, wokół tego trochę zaczyna kręcić się nasze życie. Więc krok numer 2, jeżeli nie stworzyłaś okoliczności dla żałoby, dla smutku, dla płaczu, dla bólu, dla przeżycia, zaakceptowania i pójścia do przodu, to stwórz te okoliczności. Nie przeglądaj jego Facebooka, jego Instagrama. Dziewczyny, często mnie pytacie na konsultacjach, no dobra Maxi, ja wiem, ale ja tego nie robię, co zrobić? Możesz odinstalować apkę na jakiś czas. Możesz wrzucić aplikację w jakiś folder, do którego nie będziesz zaglądała. Ale polecam Wam odinstalowanie po prostu, bo będzie to wymagało trochę pracy, żeby do tego wrócić. I być może w tym czasie zastanowisz się, czy na pewno chcę to zrobić, czy na pewno mi na tym zależy. Już 3 dni udało mi się. Jeżeli mi się udało 3 dni, to dlaczego miałby mi się nie udać kolejny dzień i kolejny dzień? I chwila na racjonalizację pozwoli Ci złapać dystans i być może nie wrócić do tej aplikacji. W tym samym czasie, tak jak walka z każdym nałogiem, albo bardziej walka ze zmianą nałogów, bo zrobiłam Wam odcinek noworoczny, w którym tłumaczyłam, że najlepiej nałóg jest zastąpić innym, ale zdrowym. Tak działamy, że lubimy mieć zastępstwo, więc kobietki, zamiast wchodzić na Instagrama, zainstalujcie sobie na przykład jakąś aplikację rozwojową albo aplikację, w której możecie czytać książki. Jest bardzo dużo alternatyw. Mamy telefon zawsze przy sobie. Myślimy o tym, żeby sprawdzić Instagrama na telefonie. Słuchajcie, jakaś muszka tutaj zaczęła fruwać bardzo intensywnie. Rozkręciła się chyba tak, jak ja gestykuluję. Słuchajcie, nakręcam przestrzeń dookoła. Spróbujcie wykorzystać ten pomysł, że sięgamy po telefon dla swojego dobra, na coś produktywnego. Trzecia kwestia, która bardzo utrudnia nam pójście do przodu, odpuszczenie i cały proces regeneracji po rozstaniu, to jest kwestia niezakończona, niewyjaśniona. W momencie, kiedy nie spodziewałyśmy się w ogóle rozstania, nagle mężczyzna mówi, że po prostu odchodzi. A jeszcze wczoraj Maxi witał mnie, uśmiechał się, całował mnie, wszystko było dobrze. Czyli rozstanie, które jest zupełnie niezapowiedziane, nieprzewidziane, jest dla nas rozstaniem, którego po prostu nie rozumiemy. Nie rozumiemy, tak? Nie składają się jego czyny i słowa sprzed zerwania z zerwaniem, które totalnie nas gdzieś tam odsuwa od życia tego mężczyzny, prawda? Więc to jest nielogiczne. To nam się nie układa. To jest właśnie jak hot i cold dla naszego mózgu. Niezrozumiała kwestia trzyma nas. Analizujemy, zastanawiamy się. Dziewczyny, tak naprawdę niezależnie od tego, co stanowiło przyczynę, złapmy się na tym, że to jest tak naprawdę kwestia tego, w jaki sposób funkcjonuje nasz mózg. Dobra, mój mózg chce mieć wyjaśnioną historię. Dlatego tak się czuję. Dlatego mam teraz skłonność do analiz. Ale prawda jest taka, że niezależnie od wytłumaczenia, czy zerwał z takiego powodu, czy też z takiego powodu, to i tak mam do czynienia z tym samym stanem faktycznym. To niczego nie zmienia w mojej sytuacji. I tak musiałabym przejść tą regenerację. Więc teraz pytanie do mnie. Czy chcę, żeby mi to zajęło 2 lata, 3 lata? Czy chcę jak najszybciej wejść na tą drogę i poradzić sobie z tą sytuacją? Więc kobietki, uświadomienie sobie, że tak naprawdę to, w jaki sposób funkcjonuje mózg, powoduje, że czujemy dyskomfort w sytuacjach niewyjaśnionych, to jest raz, a dwa, uświadomienie sobie, że nawet gdybym znała tą odpowiedź i mój mózg miałby satysfakcję, byłby szczęśliwy, dobra, dostałem to, co chciałem,
to nie zmienia absolutnie stanu faktycznego, z którym mamy do czynienia. Więc jest to tylko taka satysfakcja, którą możemy sobie same dać, właśnie poprzez zrozumienie, nie obchodzi mnie tak naprawdę, co było przyczyną. Czy to dałoby mi większy spokój, czy to dałoby mi więcej satysfakcji, ukojenia, mogłoby być wręcz przeciwnie, gdybym wiedziała, co było przyczyną. Tak naprawdę może to jest błogosławieństwo, że nie wiem. Zobaczcie, że mimo, że nie dostajemy wyjaśnienia, to i tak jesteśmy w stanie zaakceptować, że to jest koniec. Nie rozumiem tej sytuacji, ale rozumiem, że mogę zaakceptować stan faktyczny takim, jaki jest, bo wytłumaczenie tego stanu tak naprawdę nie zmieniłoby go. I co się z tym wiąże? Akceptuję, że to jest koniec. Nie żyję nadzieją. Nie próbuję z płaszczyzny ego udowodnić, że jestem wystarczająco dobra, żeby naprawić tą relację, tylko dajcie mi szansę. Nie muszę tego udowadniać. Ja wiem, że to jest ego, to nie jest moje serce, to tak naprawdę nie jesteś prawdziwa ty. I co się wiąże z tą prawdziwą akceptacją? To jest koniec. Tak jak rozdział przeczytany w książce. Akceptuję, że przeczytałam ten rozdział. Ten rozdział się skończył, a teraz zaczynam nowy rozdział. I to jest bardzo ważne, żeby się skupić na pozytywach tej sytuacji i zrobić plan na przyszłość. To jest to, czego my nie robimy. Czasami jesteśmy w zawieszeniu. I czasami ta nasza rutyna składa się z tych samych czynności, czyli wchodzenia na Facebooka, Instagrama, troszeczkę takiego życia. Go with the flow. Nie przejmuję kontroli nad moimi zachowaniami, nad moimi reakcjami i nad moją rutyną. Niczego nie wnoszę, niczego nie zmieniam. Więc też nie mamy źródła tego, żeby zbudować się, żeby się odbudować, żeby to ego poczuło, że hej, czuję się fantastycznie ze sobą, bo jest ta sprawczość, jest satysfakcja ze sprawczości. Jest działanie, aktywne działanie, więc zobaczcie, że akceptacja, że rozdział się skończył, zaczynam nowy rozdział, spójrz na pozytywy tej sytuacji, znowu kartka, długopis. No dobra, popatrzmy, co się zmieniło i jakie teraz mam możliwości. I plan. Plan, autentycznie plan. Zobaczcie, że kiedy zmienia nam się rutyna i kiedy wychodzimy z relacji, jednym z ogromnych pozytywów jest czas. Czas, który nagle zyskujemy i jesteśmy w stanie znowu naprawdę poświęcić bardzo dużo chwil, żeby się uspokajać, żeby pracować nad swoim stanem emocjonalnym, żeby odbudować swoją duszę, żeby znaleźć ekspresję, czy to poprzez sztukę, czy to poprzez wysiłek fizyczny, czy w jakikolwiek inny sposób chcecie. Jesteście znowu w 100% dla siebie i macie bardzo dużo czasu, żeby przenosić góry. To jest najlepszy sposób na regenerację, dziewczyny. Zrobić plan i let's go, let's do it. Kolejna kwestia, która sprawia, że jest ci ciężko zregenerować się po rozstaniu, to fakt, że byłaś przyzwyczajona do czyjegoś towarzystwa. Może trwało to rok, a może trwało to 5 lat. I teraz zrozummy wszyscy przerażenie i strach, jaki mamy, jeżeli ja 5 lat albo 10 lat miałam towarzystwo i nagle mam wejść w totalny dyskomfort, gdzie nie ma tego towarzystwa, gdzie jestem sama. Więc zobaczcie, że to jest po prostu wyjście poza strefę komfortu. Zobaczcie, kobietki, że my zazwyczaj w relacjach naprawdę nastawiamy się w taki sposób, że spotkałam tego mężczyznę, jestem z nim jakiś czas, to będzie ten jedyny. Chcę z nim być do końca życia, więc tak naprawdę uwierzyłyśmy w to, że my już nigdy więcej nie będziemy musiały doświadczyć singielstwa, doświadczyć tego braku towarzystwa. A teraz jednak okoliczności sprawiły, że nie dość, że mamy znowu rozczarowanie, że to moje marzenie, przekonanie tak naprawdę się nie spełniło, to jeszcze trzeba puścić się w nieznane, bo jestem zupełnie odzwyczajona od klimatu, gdzie jestem solo nagle. No halo, nie chcę. Ale zobaczcie, że tak naprawdę jak przyjrzymy się temu na spokojnie, byłyśmy już tam. Kiedyś dawałyśmy sobie radę. Znowu kwestia, o której często Wam mówię, mówiłam w ostatnim Q&A. Ej, zaufanie do siebie. Przecież doskonale wiesz, że w tej strefie, nowej strefie, doskonale sobie poradzisz. I bardzo często jest tak, dziewczyny, że dopiero po czasie, jak sobie udowodnicie, że sobie poradziłyście, dopiero wtedy widzicie to.
Ja bym chciała, żebyście ufały sobie zawczasu, bo dobrze wiecie, nawet dzisiaj oglądając ten odcinek, że dacie sobie i tak radę. Wiecie o tym. Więc więcej tego zaufania do siebie. I więcej, troszeczkę może odwagi, bo ta strefa, która jest na razie strefą poza komfortem, to jest strefa, w której byłaś. To jest strefa, w której sobie radziłaś. I to jest strefa, w której odnajdziesz się niejednokrotnie dużo lepiej niż w relacjach, do których po prostu jesteśmy przyzwyczajone, nawet jeżeli nie dostajemy w nich żadnych wartości. Nawet jeżeli są bardziej destrukcyjne niż budujące. Nawet jeżeli dają Wam więcej smutku i płaczu niż szczęścia. W jakich jeszcze przypadkach jest nam bardzo trudno pójść do przodu? W przypadkach, w których zatraciłyśmy się dla naszego partnera. Zobaczcie, że bardzo wiele relacji tak naprawdę dotyczy jednej osoby. Jest jeden partner, a my z czasem zatracamy się dla niego i dla jego życia. I wszystko pod niego, wszystko dla niego. Nasze myśli krążą wokół niego, nasza energia krąży ciągle wokół niego. Po rozstaniu, jeżeli byłaś tą stroną, która zatraciła się, to troszeczkę nie wiesz, kim jesteś. Bo w tym procesie straciłaś swoją rutynę, straciłaś swoje hobby. Cały wolny czas poświęcałaś mu. Wszystkie myśli były z nim, nie ze sobą. Więc tym bardziej łatwiej nam jest zostać przy tym byłym mężczyźnie, którego w stanie fizycznym nie ma, ale myślami my mu dalej towarzyszymy. Zobaczcie, jak to naprawdę w dzisiejszych czasach jest proste. Tu wejdę na Facebooka, tu wejdę na Instagrama, resztę dopowie moja wyobraźnia, gdzieś tam pojawia się nadzieja, są ciepłe, dobre wspomnienia, jeszcze mamy tendencję do idealizowania partnera po rozstaniu i my tak możemy w tym stanie bardzo, bardzo wiele miesięcy przeżyć, nie regenerując się. Kobiety, zawsze będzie nam się wydawało to bardzo przerażające, kiedy wracamy do naszego życia, które troszeczkę jest zapomniane przez nas. Nie pamiętamy. Tak długo żyłyśmy w rutynie, która dotyczyła relacji. No a kim ja byłam? A kim ja jestem? W sumie jest mi głupio, bo jak mam się odezwać teraz do przyjaciół, do których się nie odzywałam tyle czasu? Wszyscy i tak byli na mnie wkurzeni, że cały mój wolny czas poświęcam mojemu partnerowi. Jak to teraz zrobić? Tak mi głupio. Niech Ci nie będzie głupio. Wyciągaj rękę do znajomych, do przyjaciół. Ja Wam powiem, że nic nie tracimy. Więc z podniesioną głową, z uśmiechem na twarzy, kiedy trzeba powiedzieć przepraszam, to trzeba powiedzieć przepraszam. Ale odbudujcie te swoje życie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście wróciły do swoich ulubionych zajęć. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście wychodziły z domu, żebyście poznawały nowych ludzi, żebyście teraz właśnie, bo jak nie teraz, to kiedy, macie piękne okoliczności, rzucajcie się w nieznane. Wyjedźcie gdzieś, gdzie zawsze chciałyście wyjechać. Tutaj Wam podpowiadam właśnie ten pozytywny tryb patrzenia na rozstanie. Bo tak naprawdę każdy stan daje nam bardzo dużo plusów. Więc jeżeli już jesteśmy w stanie singielstwa, to korzystajmy z tych plusów i wyciskajmy z tej cytryny maksa. Zobaczcie, że to odbudowanie życia, którego się boimy, bo jest troszeczkę zapomniane, bo my się zatraciłyśmy, bo ta cała nasza rutyna była tylko i wyłącznie z partnerem, a teraz to wszystko trzeba teraz odbudować od zera praktycznie. Maksi, jestem po prostu przerażona. Podekscytuj się na to, zamiast być przerażoną na to, bo zobaczcie, że uczucie przerażenia i ekscytacji są bardzo bliskie sobie i tak naprawdę mają tą samą nutę adrenalinową. Podekscytuj się na to i przetwórz te emocje, w których troszeczkę się boisz, na o, jestem podekscytowana, jak to będzie wyglądało, jak się będę teraz czuła, jak będę mogła pracować nad moim ciałem, jak będę wyglądała, może chcę zmienić styl, może chcę się inaczej ubierać, może zaszaleję i zmienię swój image. Wszystko jest teraz dla Ciebie po prostu sky is the limit. Kobietki, co się z tym wiąże? Odbudowujemy swoją nową rutynę, planujemy swój nowy dzień. Weźmy pod uwagę, gdzie może być nasz były. Nie pojawiajmy się w tych miejscach. Naprawdę uwierzcie mi, że okres żałoby, jeżeli mamy okoliczności, w których nie spotykamy naszego byłego, nie rozmawiamy z nim, jest po prostu najkrótszy. Opłakujemy, wypłakujemy się, nie ma w tym nic złego, nie oczekujmy, że rozstanie nie będzie bolało.
oczekujmy tego. To jest rozstanie, to jest normalne, że jest nam smutno. Ale chodzi nam o to, żeby ten okres żałoby rzeczywiście nie trwał miesiącami, latami czasami, tylko żeby przeżyć to i odpuścić. A kiedy będziecie wpadały na swojego byłego cały czas na siłowni, albo cały czas w barze, czy w klubie, no to oczywiście, że to będzie trigger. To będzie trigger nadziei, to będzie trigger znowu myślenia o nim. Więc dziewczyny, proponuję Wam naprawdę omijać te miejsca i wiem, bo często mówicie mi: Maxi, ale czy to nie będzie wyglądało, że wymiękam, że tak naprawdę mam do niego uczucia, że ja jestem tą słabszą stroną, a ja nie chcę wyglądać na słabszą stronę. Powiem Ci tak, że na pewnym etapie musisz zadać sobie pytanie, czy ważniejsze jest to, co on o mnie będzie myślał, czy ważniejsze są moje emocje. Bo jeżeli Ty i tak już masz problem z regeneracją, to myślę, że nie powinnaś myśleć o tym, co on pomyśli. Ty już akceptujesz to rozstanie. Tak naprawdę nie ma znaczenia, co on pomyśli. Natomiast ma jak największe znaczenie to, żebyś Ty miała okoliczności, które Cię pchają do przodu. Więc jeżeli myślisz, że byłoby Ci wygodniej na nowej siłowni, gdzie możesz zawsze poznać nowych ludzi, są nowe zajęcia, wiecie, dziewczyny, bardzo dużo plusów. Czy nie będę się lepiej czuła? Czy naprawdę czuję się dobrze, jak wpadam co chwilę na mojego byłego? Jak ja się potem czuję w domu? Jak się zachowują moje myśli? Czy wracam do tyłu, czy idę do przodu? Jeżeli wracam do tyłu, no to to jest granie warta świeczki. I dziewczyny, w taki sposób, w sposób świadomy prowadzimy siebie przez regenerację. Więc kobietki, odpuśćcie sobie. Praca z własnym ego, praca z kartką długopisem, racjonalizacja i cała reszta, o której powiedziałam Wam, akceptujemy. To jest koniec. Ale każdy koniec jest też nowym początkiem i chciałabym, żeby przynajmniej pojawiła się iskierka podniecenia i ekscytacji w Was na to, co możecie robić, bo dziewczyny, możecie tak wiele i możecie mieć tak dużo frajdy. Ten czas i tak minie. Pytanie do Was. Jak chcecie, żeby ten czas smakował? Jakim, żeby był doświadczeniem dla Was? Zastanówcie się nad tym i podejmijcie decyzję, bo jeżeli będziecie chciały pójść do przodu, to pójdziecie. Gwarantuję. Dziewczyny, wysyłam Wam dużo siły i cieszę się na Waszą regenerację. Mam nadzieję, że stworzycie dla siebie okoliczności, które będą dla Was najkorzystniejsze i będziecie czerpać z każdego pięknego dnia maksa. Wyciskajcie z tej cytryny. Ja Was ściskam, całuję, zapraszam Was na kolejne odcinki, zapraszam Was też na kursy. Kurs Reset, praca nad stanem wewnętrznym, kurs Ulga, który jest zupełnie za darmo dostępny na moim kanale. Korzystajcie, dziewczyny. Ściskam, całuję i do zobaczenia. Mua.